Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i być może znasz mnie jako twórca elitarnej grupy szkoleniowej, dzięki której tysiące kandydatów, a być może i Ty również, do policji się dostały. I jak znasz moją historię, to wiesz, że sam kiedyś miałem olbrzymie kłopoty z psychologiem, który wiele, wiele lat temu walił mnie na egzaminach wstępnych do szkoły wojskowej, konkretnie Wojskowej Akademii Medycznej. Pomogła mi się dostać za drugim razem bardzo bliska mi osoba i od tej pory uważam, że każdy psycholog czy każda psycholog jest do przejścia, nawet ta policyjna. I jak mi się to udało w czasach, kiedy nikt nawet nie śnił o internecie, nawet nie wiedział, że takie cudo kiedyś będzie, to i tobie się też na pewno uda. Gdzieś od 2006 roku pomagam kandydatom takim jak ty przejść przez te testy psychologiczne i zostać policjantem. Natomiast ten rok był wyjątkowy zarówno dla kandydatów, członków tej mojej elitarnej szkoleniowej, jak i tych korzystających z materiałów darmowych, jak te, które widzisz być może na YouTubie. Zdawalność osiągnęła niebotyczny poziom, nie trzeba było, abyś wydawał nawet złotówki, chociaż jeżeli chciałeś zwiększyć to do 100%, to no niektórzy w tą moją szkoleniową inwestowali. I głównie chodziło o to, że nastąpiły olbrzymie braki kadrowe w policji z powodu niskich płac. Porównywanie płac do Biedronki było do płac kasjera w Biedronki było niemalże w każdej gazecie. Natomiast od czasów psiej grypy, czyli od kilku miesięcy, zaczęła się ta sytuacja zmieniać i przyczyną są oczywiście podwyżki uposażenia, które weszły lada moment. Wygoogluj, to na pewno znajdziesz jakie. Te podwyżki wprawdzie nie dotyczą samej szkoły policyjnej, ale już od kolejnej grupy po parę złotych tam będzie. Także pokłosiem tego było, że coraz więcej osób nagle zaczynało odpadać na tych testach psychologicznych, za bardzo nie wiedząc dlaczego. I ostatnio ktoś do mnie napisał, że psycholog czepiła się, że dał odpowiedź na nie, czy chciałbyś zostać śpiewakiem, a ten gość ukończył szkołę muzyczną, prawda? I był zupełnie skonfundowany, co ma pisać i z dalszej części jego maila wynika, że tenże kandydat nie miał najmniejszego pojęcia, najmniejszego clue, dlaczego psycholog mówiła to, co mówiła. Snuł tam jakieś swoje teorie, niestworzone tam baśnie na ten temat, a sprawa, no powiedzmy, jest dla mnie, czy dla moich elitarnych, prosta. Dlatego postanowiłem po wielu namowach, po wielu mailach zrobić kolejny darmowy trening dla osób, które od dziecka marzą, aby nieść pomoc drugim ludziom, chcą się cieszyć prestiżem zawodu policjanta, mieć to pewne wynagrodzenie już po podwyżkach, możliwość awansu, ale jednocześnie skłonnym poddać się dyscyplinie służbowej i nie bojących się nieprzewidywalnej, zmieniającej się sytuacji. A sam wiesz, że w policji może się to dziać dosłownie z sekundy na sekundę. Tych będących po stronie prawa i chroniących te osoby, które tego potrzebują, oczywiście ty chronisz, czy będziesz chronił poprzez walkę z różnymi formami przestępczości. I jeżeli uważasz, że służba w policji jest dla ciebie, jest to twoje marzenie, to w opisie do tego wideo dałem link do zapisu na listę mailową i dla tych osób, które się zapiszą, to po prostu wyślę ten darmowy trening. Aby to troszeczkę osłodzić, postaram się dać jakiś najnowszy materiał, który jeszcze nie prezentowałem publicznie w internecie. Być może pokażę coś z testu z zegara, być może tam jakieś zadania matematyczne, no bo co to jest hurma, to już mam nadzieję, że wiesz z moich poprzednich wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. Zapisz się, link w opisie do tego wideo i do zobaczenia za moment po drugiej stronie.